otworzyłem drzwi, a tutaj dwóch facetów mnie do ściany. Jeden mi pistolet do serca, a drugi mówi, będę, jesteśmy z Partii Ludowej, masz wyrok śmierci. O 12 w nocy wszyscy już spali, ja w gabinecie sobie jeszcze coś opracowywałem tego i walenie do drzwi. No, ponieważ pilnował stróż, który miał 10 psów, które były specjalnie wypuszczane na noc, także tam na teren nikt się nie mógł dostać. Pomyślałem sobie, że albo coś się w fabryce dzieje, albo może koń zachorował, czy jakieś zwierzę inne, że coś, że ten stróż potrzebuje ze mną kontaktu. Więc otworzyłem drzwi, a tutaj dwóch facetów mnie do ściany. Jeden mi pistolet do serca, a drugi mówi, będę, jesteśmy z Partii Ludowej, masz wyrok śmierci. I zaczyna mi czytać wyrok śmierci. Więc pomyślałem sobie, słuchaj, masz najwięcej 2 minuty. Pomyśl coś. I pomyślałem i mówię do nich, mówię, panowie, to wszystko jest kłamstwo, nieprawda, ale mówię, wam to się coś kiepsko chyba powodzi, bo tacy jesteście kiepsko ubrani, a tutaj leży 300 kilo srebra. Ale żałok jest na 300 osób takie noże, widelce, zbany i inne, średniowieczne takie było. Kłamiesz. Ja mówię, to przecież można zobaczyć, no przecież nie jest. No to pokaż. I już pistolet zabrał, przestał czytać dalej. No ja podszedłem z nimi, a obok były drzwi do ucieczki. I ja otworzyłem takie 2 szuflady. Oni zaświecili latarkami, srebro im błysnęło w oczy, bo to było wyczyszczone pięknie. A ja nura. Drzwi na górę do wujka, alarm, oni za pistolety na dół, tamci uciekli i ocalałem. Że i tak bywa. Wujek się nazywał Wacław Pytel, był z 25 Pułku Piechoty w Piotrkowie Trybunalskim. To był 8 grudzień 44 rok. Była 6 rano. Ja wstałem wcześniej, żeby zobaczyć, jak przechodzi zmiana z dziennej na nocną w fabryce. Chciałem sprawdzić. Wszedłem, wchodzę do fabryki, a tutaj patrzę, gestapowcy mnie aresztują i mówią, masz w tej chwili pokazać, gdzie jest radio. A radio było. Ja mówię, żadnego radia nie było, nie ma i skąd ma być? Nie, tu jest radio. Ja mówię, ja wiem lepiej, nie ma żadnego radia. Rewizja. No i rewizja w fabryce, wszystko otwierają, zamykają. I stali nad radiem, bo radio było w takiej piwniczce, nad którą był magazyn smarów. Jak się radio zamykało, to się oliwę wylewało na podłogę. Jak oni tymi butami swoimi wyczyszczonymi wyleźli w tą oliwę, to się nakleli i powiedzieli, że jesteśmy brudni Polacy, paskudni i wyszli, a pod nimi było radio. No. Nie znaleźli tego radia, więc powiedzieli, że oni przyjechali na kontrolę wszystkich. Kazali wszystkich zwołać do dworu, pracowników rodziny i 5 oficerów usiadło w stołowym pokoju. Każdy miał plikę akt i się stawało przed nimi, mówiło się imię, nazwisko, oni tam patrzyli i mówili im good, jak jest notowany. Mój wujek przeszedł pozytywnie, ale u niego nocował tej nocy
dowódca oddziału leśnego, którego rozpoznali i aresztowali. Ja przyszedłem pozytywnie. Nade mną się tam chwilę zastanawiali, podzieli po niemiecku was, Werder, Machl, Midzir, Lederman, co mam zrobić z tym skórzanym człowiekiem. Ja chodziłem w skórzanym płaszczu. No ale nie mieli na mnie, nic na mnie nie mieli. I było tak, że w jednym pokoju zrobili więzienie tych, co nie przeszli, a do drugiego pokoju szli ci, którzy byli pozytywnie. I w pewnym momencie robi się straszny ruch. Oni się wszyscy zrywają tam z tym, nie wiem co tego. I ten główny dowódca krzyczy, że wszyscy ustawiać się rzędem. Bierzemy zakładników. Ja mówię, dlaczego? Bierzemy zakładników. Coś okazuje się, że mój wujek uwolnił tego dowódcę oddziału leśnego, wziął, nie wiem co z tym Niemcem zrobił, co go pilnował. Nigdy się nie dowiedziałem tego. Pokazał mu, jak ma uciekać i gdzie ma uciekać. Bo pod fabryką były lochy i były takie ukryte wejście do lochów. I te, krzakami się wyskoczyło i tam w te lochy się wskakiwało. I jego nie znaleźli. I aresztowali wujka. I kazali się ustawić wszystkim rzędem i co dziesiątego aresztowali jako zakładnika. Aresztowali właściciela tego Okęckiego też. Aresztowali Irenę. Akurat ona była po Warszawie, była w Rylsku. No i stoi i płacze. Więc ja dochodzę do tego gestapowca i mówię, panie komendancie, to jest moja żona. Niech panią zwolnią, ona jest chora. A on mówi, co? Chodź i ty. I mnie zaresztował. No i pomyślałem sobie, głupi jesteś, bo z zewnątrz możesz więcej zrobić. Wewnątrz nic nie zrobisz. Ale mówię, no trzeba coś pomyśleć. Mówię, słuchaj, stajemy na samym końcu kolejki. Ostatni. Jak już wszyscy weszli, tylko zostaliśmy dwie osoby. Ja podszedłem do tych schodów, do samochodu. On z szpicrutą mnie zatrzymał i mówi, kto będzie kierował fabryką i majątkami. Ja mówię, nikt. Jak to nikt? Ja mówię, nikt na pana aresztował. Mówię, fabryka, mechanika, zastępca mechanika są aresztowani. Kto ma uruchomić? Mówię dyrektora od rolnego, wszyscy aresztowani. Magazynierów, wszystkich pan aresztował. Kim mam? On mówi, ale dostawy muszą iść. Ja mówię, jak? Kto ma to robić, te dostawy? To mówi, to ty będziesz robił. I ty masz te dostawy robić, ty masz tego, bo armia potrzebuje i tam zaczął wrzeszczeć na mnie. Ja mówię, dobrze. No i tak Irenę i mnie z tego wycofał. No ja miałem takiego pomagera. Wręczył mu pieniądze, kazałem mu natychmiast jechać, bo nie wszyscy weszli na wozy, kazali do samochodu. Były dwa wozy w konie zaprzęgnięte i tam byli ludzie naładowani. Kazałem mu, dałem mu pieniądze i ich pilnowali własowcy na koniach. Kazałem płacić, ile będą chcieli ich wykupować. No. Połowę żeśmy wykupili, a połowę nie chcieli, bo powiedzieli, że ich zamkną, jak oni nikogo nie przywiozą. No więc kogo mogłem, to stamtąd. To była już prawie na miesiąc ostatnia akcja przed wyzwoleniem. A wyzwolenie nastąpiło 15 stycznia. Byłem w fabryce akurat, bo fabryka szła cały czas. Tam do mnie przybiegli pracownicy, mówią, proszę pana,
straszna strzelanina przed nami i tutaj niech pan zobaczy, co robić. Ja miałem taki wzgórek koło fabryki, wszedłem na ten wzgórek, patrzę, a tam bitwa się toczy. Normalnie wojska niemieckie się cofają, helikoptery, samoloty te rosyjskie, te takie specjalne takie do takich walk i motocykle i się cofają te kule. Ja mówię, zamykać fabrykę, wszyscy do domu, zamykać szczelnie, zamykać wszystkie budynki, żeby nikt się nie mógł do nich dostać, żeby nie robili tego, a ja pobiegłem do domu, miałem tam z 50 osób wszystkich, do piwnicy zamknąłem, bo nie chciałem, żeby nie zrobili fortecy, bo były dwór, grube mury, żeby jakiegoś takiego punktu oporu. I sam się schowałem za taką koło drzwi taki wnęka się schowałem i tam obserwowałem, co się dzieje. No, w pewnym momencie wskoczył Niemiec pełno granatów i tego. No, a pomyślałem, że mogłem zrobić, miałem broń, mogłem każdego z nich zastrzelić. Ale pomyślałem, jak ja miał broń, to będzie strzelanina, to nic. Ja mówię, spróbuję zrobić inaczej, psychologicznie. I po niemiecku, że jak wszedł, ja mówię, dla ciebie wojna się już skończyła. Ty jesteś wzięty do niewoli. Oddaj broń i kładź się, żeby cię nie trafiła kula. I tak rozbroiłem 7 Niemców. Położyłem ich tamtego, jak już walki na bagnety były przed drzwiami, to pobiegłem do piwnicy, sam zamknąłem się z nimi, żeby tam nikt nie wszedł i czekam, aż się walki skończą. Walki się skończyły, to odeszły już karabiny, słyszałem coraz dalej, otworzyłem, wszedłem do holu i wszedłem, a tam stoi major rosyjski, krew się mu leje, tutaj ma bandaż, tutaj tam przylepiony, taki natychmiastowy. Ja mówię, a gdzie są ci Gewangene? On mówi, gdzie? Mówi, wchodziłem, to jeden się zerwał i strzelił do mnie. I kazałem wszystkich rozstrzelać. To już nie moja wina. Ja miałem dobre chęci.